Powinna zaraz wrócić. Napijesz się czegoś? Ja do pani. Co? Odkryłam coś i liczę, że pani pomoże mi to wyjaśnić. O co chodzi? Odkryłam, że tata zabił moją mamę. Przynajmniej tak uważała Asunción. Proszę nie udawać, że pani o niczym nie wie. Nie było mnie przy tym. Ciężko mi coś powiedzieć. Chcę wiedzieć, co dokładnie powiedziała pani Asunción. Ona teraz to bagatelizuje, żebyśmy z bratem nie cierpieli. Bardzo przeżyła śmierć waszej mamy. Wiesz, jaka była do niej przywiązana. A jeśli tata naprawdę coś zrobił mamie i Asunción kryła go przez te wszystkie lata? Nie sądzę. Ale przypuśćmy, że masz rację. Asunción chciała chronić ciebie i brata. Bała się, że zostaniecie zupełnie sami i nawet ona nie będzie mogła się wami zająć. Nie chcę mieć takiego wyobrażenia o ojcu. Nie musisz. Nie wiesz, co naprawdę się stało. Byłabyś niesprawiedliwa, osądzając go i nie mając pewności. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam. Co ci jest? Nic. Przecież płaczesz. Okropnie się czuję. Chyba nie jest aż tak źle. Problem w tym, że już nic nie można zrobić, a ja będę musiała z tym żyć. Tak ci przeszkadza ich obecność? Powinnaś wcześniej uzgodnić to z Julianem. Poza tym nie mamy tylu pokoi. Będziesz musiał się poświęcić i spać ze mną. Goście zajęli twoją sypialnię. A co z Julianem? Niech zostanie u księdza, to tylko kilka dni. Rzeczywiście, lepiej by nie mieszkały u Roury. Ale nie powinnaś. Nie mogły tam zostać. Poza tym ta biedna dziewczyna jest w ciąży. Co takiego? Wkrótce zostaniemy dziadkami. Nie cieszysz się? Już wiesz. Właśnie się dowiedziałem. Nie wiem, co powiedzieć. Najlepiej nic. Jak to? Gratulacje. Nie uściskam cię, ale biegnę do przychodni po wynik. Porozmawiaj z Loreną. Jest w twoim pokoju. Co takiego? Mama ją tu sprowadziła. Razem z ciotką. Nie sądziłam, że będę musiała spać w takim miejscu. Nie przesadzaj. Dom jest skromny, ale nie jest tak źle. Mogłoby być czyściej. Wybacz, ale twoja teściowa to prosta kobieta. Nie z nią biorę ślub, tylko z Julianem.
Kiedy wychodzisz za mąż, to za całą rodzinę pana młodego. Jeszcze możesz tego żałować. Przestań. Dzień dobry. Muszę pomówić z Loreną. Zostaw nas i zamknij drzwi. Twoja mama pewnie poszła po wynik badania. Przekonasz się, że mówię prawdę. Nie musisz mi niczego udowadniać. Jutro wracamy i bierzemy ślub. Kochanie, tak się cieszę. Przez chwilę myślałam, że nas opuścisz. Mnie i dziecko. Nigdy bym tego nie zrobił. Jeśli to chłopiec, nazwiemy go Ernesto. Dobrze. Szukałeś mnie? Tak. Usiądź. Niestety, nie mogę ci pomóc w sprawie rozwodu. Czemu? Chciałem spłacić długi, jakie mamy u Carmelo, ale wszystkie weksle podpisała twoja matka i tylko ona może to zrobić. Nie powinnam się łudzić. Znasz ją. To już nie ma znaczenia. Skoro wytrzymałam z Carmelo 3 lata, jeszcze trochę mogę się z nim pomęczyć. Nie zgadzam się z tobą. Mimo długów, powinnaś doprowadzić do separacji. Racja. Nie mogę żyć z mordercą. Czemu tak mówisz? Carmelo próbował zabić Juliana. Nie wiem, czy osobiście, może kogoś wynajął, ale był blisko. To poważne oskarżenie. Wiem. Niestety, nie można mu niczego udowodnić. W końcu powinie mu się noga. Przynajmniej jestem spokojna, jeśli chodzi o Juliana. Czemu? Wyjeżdża z San Pedro. Tym razem na zawsze. Skończyliście? Tak. Jutro wracamy do Jalapy. Dasz radę prowadzić? Nie powinno być problemu, skoro tak mówisz. Jak tylko dotrzymy na miejsce, proszę iść z nią do ginekologa. Czemu? Zacznie prowadzić jej ciążę. Oczywiście zadbam o to. Zadzwonię później. Lorena? Czemu nie powiedziałaś, że jesteś przy nadziei? Najpierw chciałam mieć pewność, że Julian zachowa się jak należy. Nie wierzę ci, że jestem w ciąży? Twoje wyjaśnienia wcale mnie nie przekonały. Masz swoją wersję? Dobrze wiesz, że zapytam o ojca dziecka. Słucham? Nie udawaj, wiesz, o czym mówię. Nie. Przyznaj się. Ojcem jest Julian czy Miguel? Szczerze? Też chciałabym wiedzieć. Wiem,
Kto zabił Don Gabino?